Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania koncertu Najpiękniejsze duety i ansamble Wolfganga Amadeusza Mozarta. Bohaterami naszego muzycznego spotkania będą wybitni wokaliści, artyści związani z polskimi teatrami operowymi, koncertujący w kraju i za granicą. Będą to Olga Bednarczyk, sopran, Maria Hubluk-Kaszuba, sopran, Agnieszka Makówka, mezzo-sopran, Paulina Sanecka, mezzo-sopran, Mateusz Włodarczyk, tenor, Konrad Derlatka, baryton i Bartosz Schulz, bas. Akompaniować im będą Tomasz Kaszuba na fortepianie oraz kwartet smyczkowy Arte. Koncert zorganizowany został przez Stowarzyszenie Słowo i Muzyka u Jezuitów i wsparty środkami finansowymi Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. A absolutna większość melomanów nie ma cienia wątpliwości, że Wolfgang Amadeusz Mozart był jednym z najgenialniejszych kompozytorów w dziejach muzyki. Warto jednak pamiętać, że był przy okazji jednym z najwybitniejszych twórców opery w historii tego gatunku. Był, rzec można, człowiekiem teatru, obdarzonym niezwykłym wyczuciem sceny i zmysłem dramatycznym. Po mistrzowsku charakteryzował postaci i sytuacje, zwłaszcza te o charakterze komediowym. Posiadał wyjątkową łatwość pisania pięknych, wpadających w ucho melodii. Dziś nazwalibyśmy Mozarta twórcą po prostu wielkich przebojów. Wiele z nich to samodzielne, odrębne byty artystyczne, funkcjonujące nieprzerwanie w ciągu 200 lat od chwili ich stworzenia. To przede wszystkim arie, ale trzeba również pamiętać, że Mozart był mistrzem duetu i ansamblu operowego, a zatem tercetów, kwartetów, kwintetów i tak dalej. Taki skład pozwalał mu na znacznie większe udramatyzowanie postaci, uwypuklenie akcji oraz intrygi w operze. Ansamble wykorzystywał o wiele częściej niż wszyscy inni twórcy operowi jego czasów. W oryginale te fragmenty oper pisane były na głosy solowe z towarzyszeniem orkiestry. W dniu dzisiejszym usłyszymy je z akompaniamentem fortepianu. Na początek sięgniemy do jednej z najwybitniejszych oper komicznych Mozarta, Wesela Figara. Jest to opera, w której duety i ansamble pełnią szczególną rolę. Premiera jej miała miejsce w Wiedniu w roku 1786. Libretto napisał do niej w języku włoskim Lorenzo da Ponte. To olbrzymie czteroaktowe dzieło z wyszukaną intrygą wziętą z komedii Pierre'a Beaumarchais. Na początku opery rozbrzmiewają od razu dwa wspaniałe duety. Potem do duetów i ansambli Mozart wraca jeszcze powielokroć, a kwintesencją tego postępowania jest finał drugiego aktu Wesela Figara, kiedy to na scenie pojawia się kolejno 7 śpiewaków, dołączając do wspaniałego ansamblowego septetu. A zatem dwa duety z opery Wesele Figara. Będą to Cinque Dieci oraz Se Acaso Madama. W operze wykonuje je dwoje bohaterów, głównych bohaterów tego dzieła, Zuzanna i Figaro. Trenta
Sei, quaranta tre. Or sì, che io son contenta, sempre fatto in ver per me, sempre fatto in ver per me. Cinque. Językowskojęzycznych oper Wolfgang Amadeusz Mozart komponował również tak zwane Singspiele. Były to śpiewogry w języku niemieckim, a zatem widowiska
nie tylko z partiami śpiewanymi, ale również z fragmentami mówionymi. W XVIII stuleciu był to raczej podrzędny przykład spektaklu teatralnego, z którego jednakowoż Mozart uczynił prawdziwą sztukę. Bodaj najwybitniejszym jego Singspielem jest Czarodziejski flet z 1791 roku. Wystawiony on został 2 miesiące przed śmiercią kompozytora w Wiedniu. Z tego Singspielu pochodzi kilka pięknych duetów i ansambli, w tym duet Papageny i Papagena. Kompozycja niezwykle dowcipna i zabawna, jak wiele podobnych w dorobku Mozarta. O Singspielu Kamień filozoficzny albo Zaczarowana wyspa wie zapewne niewielu miłośników twórczości Wolfganga Amadeusza. Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dzieło to zostało dość sensacyjne, odkryte dopiero w roku 1997. A po drugie, nie jest to samodzielne dzieło kompozytora, bowiem Mozart dołączył do twórczości zbiorowej. Kilku kolegów kompozytorów zapragnęło stworzyć dzieło napisane do dość tragikomicznego libretta i zaproponowało Mozartowi udział w tym przedsięwzięciu. Kompozytor stworzył zaledwie 2 numery do tego Singspielu. Jednym z nich jest właśnie duet. Duet Lubanary i Lubany. Nun Liebes Weibchen. Zwany potocznie po prostu duetem kotów. Bist du mir nun ganz gegeben? Da bin ich dir ganz gegeben. Du sollst sein mein liebes Weibchen. Du sollst sein mein Herzenstäubchen, mein Herzenstäubchen, mein Herzenstäubchen. Welche Freude will das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Güter uns bedenken. Wenn die Güter uns bedenken. Unsere liebe Kinder schenken. Unsere liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinderlein, 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 so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein. Ist eine kleine Papagena, dann eine kleine Papagena, dann wieder eine Papagena, dann wieder eine Papagena, 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 Papagena. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Papagena, der Welten Sieger werden sein. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Gefühle. Papagena, der Welten Sieger werden sein. Papagena, 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 meow, 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 meow.
trittst du da? Sag's nun heraus, nicht wahr? So bleibst du gern zu Haus. Der Teufel hol das Miaugeschrei, sag bleibst du mir alleine treu. Miau, miau, miau. Auwe, auwe, ich armen Mann, sie ist perfekt, was fang ich an? Miau, 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 miau. Du armes Weibchen, trauerst mich, ist keine Hilfe mehr für dich. Miau, 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 miau. Vielleicht hilft euch die Fronte noch. Komm, komm. Er wird uns verzeihen. Miau, 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 miau. Twórczość teatralna Wolfganga Amadeusza Mozarta jest niezwykle obfita. Stworzył on bowiem aż 21 oper i singspielów. Pierwsze dzieło tego rodzaju napisał już w wieku 12 lat. Szczególnie intensywne okazały się tutaj 15 lat życia kompozytora, kiedy to powstało 7 utworów, w tym 6, które dziś określać możemy mianem wybitnych. Do takich z pewnością należy Don Giovanni, opera, która miała swoją premierę w roku 1787, tym razem nie w Wiedniu, a w Pradze. Wraca Mozart do swojego librecisty Lorenzo da Ponte, który ujmuje historię hiszpańskiego legendarnego uwodziciela Don Juana w drama Giocoso, czyli wesoły dramat. Także i w tej operze spotykamy piękne duety i ansamble, a jednym z nich jest duet Cerliny i Don Giovanniego La ci darem la mano. Warto nadmienić, iż ta melodia była tak popularna, że jeszcze w kilkadziesiąt lat później Fryderyk Chopin melodię La ci darem la mano wybrał jako temat do swoich pierwszych słynnych wariacji opus drugie, po wysłuchaniu których Robert Schumann zakrzyknął czapki z głów, oto geniusz. I po duecie z Don Giovanniego wrócimy jeszcze do Wesela Figara. Będzie to duet Zuzanny i Marcelliny, Via Resti Servita. To dość burzliwy, choć utrzymany w przymilnej uprzejmości, duet dwóch kobiet, które konkurują o względy tego samego mężczyzny, Figara, obrzucając się dość niewybrednymi epitetami. La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Vedo non è lontano, partiamo ben mio da qui. Ma può burlarmi ancor
ci darem la mano. Vorrei e non vorrei. Ma mi dirai di sì. Mi trema un poco il cuore. Partiam ben mio da qui. W twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta odnajdujemy również samodzielne duety i ansamble. Zajmują one odrębne miejsce w katalogu dzieł kompozytora sporządzonym przez Kechla. Przeznaczone były do muzykowania salonowego i pełniły funkcję, która w XVIII i XVII stuleciu typowa była dla kantaty świeckiej.
Tworzył je Mozart głównie w latach 80., kiedy to przebywał już w Wiedniu i nawiązał liczne stosunki z wieloma zamożnymi wiedeńskimi rodzinami, które chętnie gościły u siebie w salonie Mozarta oraz jego muzykę. Tekst do owych ansambli zaczerpnięty był zazwyczaj z poezji tworzonej przez wybitnych librecistów i poetów. Jednym z nich był Pietro Metastasio, do tekstów którego Mozart skomponował 3 tercety. Będą to w kolejności: Grazie alineani tuoi, K532, Più non si trovano, K549 oraz Milenierò tacendo, K437. Tutti parlano di fede.
Przed nami finał koncertu Najpiękniejsze duety i ansamble Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncertu zorganizowanego, przypomnę, przez Stowarzyszenie Słowo i Muzyka u Jezuitów i wspartego środkami finansowymi Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. A ów finał wypełni jedyna w dniu dzisiejszym religijna kompozycja Wolfganga Amadeusza Mozarta. Będzie to jego słynny motet Ave Verum Corpus. Utwór powstał w roku 1791 z myślą o uświetnieniu uroczystości Święta Bożego Ciała. W oryginale przeznaczony jest na czterogłosowy chór i smyczki, a w dniu dzisiejszym
usłyszymy wszystkich prezentujących się już do tej pory i nie tylko wykonawców, a będą to septet wokalny, fortepian i kwartet smyczkowy.